Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji. Wręcz zaorał moskiewskiego ambasadora i samego Władimira Putina, podkreślając, że nasz kraj zaczął się zbroić, gdy Rosja rozpoczęła napadanie na swoich sąsiadów, a rusofobia, o którą jesteśmy oskarżani, oznacza nieracjonalny strach. Tymczasem to my otrzymujemy groźby zagłady jądrowej prawie każdego dnia ze strony byłego prezydenta Rosji i propagandystów Putina. Posłuchajcie zresztą sami, bo naprawdę warto. Szanowni Państwo, pozdrawiam z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Tu, przy pomniku naszego polskiego patrioty Artura Rubinsteina, który w 1945 roku, gdy ONZ był zakładany, zauważył, że nie ma polskiej flagi na sali. Siadł do fortepianu, zagrał polski hymn i w ten sposób polską obecność tam zaznaczył, mimo że państwo polskie nie było reprezentowane. A przed chwilą wygłosiłem krótkie wystąpienie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wypunktowałem kłamstwa i demagogię ambasadora Rosji. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli się zapoznać z całym tekstem. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, pragnę dołączyć do wypowiedzi ministra z Ukrainy oraz moich kolegów z Unii Europejskiej. Jednakże jestem zdumiony tonem i treścią prezentacji ambasadora Rosji. I myślę, że mogę być pomocny w korygowaniu niektórych twierdzeń. Ambasador nazwał Kijów pieskiem Zachodu. W rzeczywistości Kijów walczy o niezależność od wpływu zewnętrznego. Określenie kryminalny reżim kijowski jest nieprawdziwe, gdyż Ukraina ma demokratycznie wybrany rząd. Stwierdzenie o nazistach również nie ma pokrycia w faktach, biorąc pod uwagę, że prezydent jest Żydem, a minister obrony muzułmaninem. Ukraina nie ma też więźniów politycznych. Cóż, Aleksiej Nawalny udokumentował, jak uczciwy jest jego własny kraj. Zarzut o korupcji również nie jest adekwatny, gdyż kraje Unii Europejskiej uczciwie sprawują władzę. Obwiniono nas o wojnę i neokolonializm, ale w rzeczywistości to Rosja próbowała eksterminować Ukrainę w XIX wieku, a także pod rządami bolszewików. To trzecia próba w tym kontekście. Twierdzenie, że jesteśmy rusofobami, nie ma uzasadnienia. Nasze obawy są uzasadnione, biorąc pod uwagę groźby nuklearne ze strony byłego prezydenta Rosji i propagandystów Putina. Nie jest to więc irracjonalne. Stwierdzenie, że zaprzeczamy interesom bezpieczeństwa Rosji, jest nieprawdziwe. Nasze zbrojenia są odpowiedzią na agresywne działania Rosji wobec naszych sąsiadów. On nawet twierdzi, że Polska zaatakowała Rosję podczas II wojny światowej. Jednakże fakt jest taki, że Związek Radziecki zaatakował Polskę wraz z nazistowskimi Niemcami 17 września 1939 roku. Nawet zorganizowali wspólną paradę zwycięstwa 22 września. Mówi, że Rosja zawsze odpierała agresję. Ale co robiły rosyjskie wojska w sierpniu 1920 roku? Rosyjskie wojska nie były tam na wycieczce topograficznej. Prawda jest taka, że za każdym razem, gdy Rosja była najeżdżana, również sama najeżdżała na inne kraje. Mówi, że to perfidna wojna zastępcza Zachodu. Ja więc dam mu radę, aby nie wpadł w tę zachodnią pułapkę i wycofał swoje wojska do granic międzynarodowych. Mówi również, że w 2014 roku w Kijowie doszło do nielegalnego zamachu stanu. Byłem tam i nie było żadnego zamachu stanu. Prezydent Janukowycz zamordował setki swoich obywateli i został usunięty z urzędu przez demokratycznie wybrany ukraiński parlament, w tym przez swoją własną partię, Partię Regionów. Wreszcie twierdzi, że Zachód próbuje przekonać, że Rosji nigdy nie da się pokonać. Jednak Rosja nie wygrała wojny krymskiej, rosyjsko-japońskiej, pierwszej wojny światowej, wojny w Afganistanie, ani zimnej wojny.
Jednakże są dobre wieści, ponieważ po każdej porażce następowały reformy. Dlatego takie demagogiczne argumenty są niegodne członka stałego Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednakże przypomina nam, dlaczego opieraliśmy się sowieckiej dominacji i dlaczego Ukraina teraz się opiera. Nie udało im się nas podporządkować, więc nie uda im się również podporządkować Ukrainy. Dziękuję bardzo. 22 lutego minister Sikorski wystąpił także na posiedzeniu Rady ONZ dotyczącego konieczności rozminowywania Ukrainy, podkreślając, jak ważne są te działania dla całej Europy i świata. Polecam również wysłuchać tego przemówienia. Zapraszam. Dziękuję pani przewodnicząca, panie przewodniczący, ekscelencje, panie i panowie. Dziękujemy za zorganizowanie tej debaty, która rzuca światło na tragiczne konsekwencje agresji Rosji przeciwko Ukrainie na całym świecie. Według władz ukraińskich około 300 cywilów zginęło na Ukrainie po nadepnięciu na miny lądowe i inne materiały wybuchowe od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnej inwazji na ten kraj. Jest to bardzo rozczarowujące, że na tej sali nie ma przedstawiciela Federacji Rosyjskiej. Chciałbym poinformować, że te miny nie zostały podłożone na Ukrainie przez Marsjan ani nazistów, ale przez armię Federacji Rosyjskiej. Każda osoba, która zginęła lub zostanie zabita przez te miny, jest ofiarą działań tego rządu. Około 175 tysięcy kilometrów kwadratowych zostało skażonych przez miny lądowe. Obszar mniej więcej wielkości Holandii, Belgii, Słowenii i Austrii razem wziętych. To prawie 1/3 terytorium Ukrainy. Aż 11 z 27 ukraińskich regionów administracyjnych, obszaru, który jest domem dla 10 milionów ludzi, zostało dotkniętych minami pozostawionymi przez Rosjan, stanowiącymi śmiertelne zagrożenie dla ludności cywilnej i podmiotów humanitarnych. Ukraina jest jednym z wiodących światowych dostawców zbóż, ale blokowanie lub zasypywanie minami szlaków morskich wokół kraju działa na jej niekorzyść. To z kolei ma negatywne konsekwencje dla rynków światowych i powoduje zakłócenia w logistyce i łańcuchach dostaw. Dziś rozległe tereny Ukrainy stały się dosłownym polem minowym. Dlatego minami nie może zajmować się tylko Ukraina. To nasza wspólna odpowiedzialność, aby pomóc. Uznajemy wiodącą rolę ONZ we wspieraniu globalnych działań w zakresie rozminowywania i jesteśmy w pełni zaangażowani w podtrzymywanie międzynarodowych wysiłków w tym celu. Pozbycie się min jest również ważną częścią naszej dwustronnej współpracy z Ukrainą. Na przykład w październiku 2022 roku wysłaliśmy zespół prawie 100 funkcjonariuszy policji, którzy pomogli w rozminowywaniu na Ukrainie. W ciągu 5 miesięcy jednostka usunęła około 2000 materiałów wybuchowych. Polska przekazała również 400 tysięcy dolarów na wspólny program Światowego Programu Żywnościowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa na Ukrainie. Celem tego programu jest oczyszczenie gruntów rolnych dotkniętych walkami oraz przywrócenie im bezpieczeństwa i produktywności. Projekt o łącznym budżecie 100 milionów dolarów nadal boryka się z luką w finansowaniu. Dlatego apeluję do reprezentowanych tu rządów o uzupełnienie tych funduszy. Panie i panowie, rozminowywanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia warunków dla pokoju i bezpieczeństwa, które z kolei są niezbędne dla odbudowy Ukrainy i jej przyszłego bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Minister Sikorski udzielił też interesującego wywiadu jednej z amerykańskich telewizji. Posłuchajcie proszę sami. Czy czujesz, że Stany Zjednoczone zawiodły cię w tej sprawie? Czy ma pan cierpliwość, by ten proces powoli się rozwijał? Szanujemy zasady amerykańskiej demokracji, ale chciałbym zaapelować do spikera Johnsona, jako były spiker i jako minister spraw zagranicznych Polski i w imieniu całej Unii Europejskiej. Niech demokracja zadecyduje, proszę, pozwólmy Ukrainie przejść do głosowania, ponieważ w przeciwnym razie uniemożliwimy głównodowodzącemu robienie tego, co chce zrobić, czyli pomóc Ukrainie w obronie. Wiarygodność USA zostanie nadszarpnięta,
Słyszymy od wielu prawodawców, którzy otrzymali tę wiadomość na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Rzeczywiście, jeśli ta ustawa nie zostanie uznana, czy jest jakiś plan B dla Europy? Pamiętajmy, że Europa wnosi więcej na Ukrainę niż Stany Zjednoczone. Przekazaliśmy najpierw około 80 miliardów dolarów, a następnie przekazaliśmy kolejne 50. Państwo ukraińskie nie funkcjonowałoby, gdybyśmy nie wysyłali im 1,5 miliarda euro miesięcznie. Ale nie możemy sami prowadzić wojny, kiedy musimy jeszcze opłacać emerytury i pensje pracownicze. W rzeczywistości potrzebujemy pocisków i tak dalej, a te pochodzą w przeważającej mierze ze Stanów Zjednoczonych, z amerykańskich fabryk. Jako Europa składamy nowe zamówienia w USA, bo Ukraina musi się bronić przed rosyjskim atakiem. Ale, panie ministrze, Europa obiecała dostarczyć 1 000 000 pocisków na Ukrainę do marca. Cel ten nie został osiągnięty. Czy cel został przesunięty na koniec roku? Jak blisko jest do osiągnięcia tego celu? Jesteśmy blisko. Otrzymałem list, o ile dobrze pamiętam, to jest około 850 tysięcy pocisków. Porzucamy nasz europejski przemysł, by móc produkować 1 000 000 pocisków rocznie. I zaczną one napływać na Ukrainę do końca roku. Ale jednak Ukraina nadal musi przetrwać do tego czasu. Po drugie, Rosjanie jeszcze bardziej zwiększyli swoją produkcję. Przeszli na stopę wojenną, a my nadal jesteśmy w czasie pokoju i musimy przejść w tryb kryzysowy. Więc czy poparłbyś pomysł, taki jak emisja setek milionów w celu wsparcia przemysłu obronnego Europy? Musimy podjąć pilniejsze decyzje, 5 miliardów. Wystarczyłoby, by zaspokoić natychmiastowe potrzeby Ukrainy. I musimy to uchwalić jak najszybciej. Nasi słuchacze i widzowie powinni wiedzieć, że byłeś korespondentem wojennym w okupowanym przez Sowietów Afganistanie. Możemy rozmawiać o polityce i to jest to, co lubimy robić na Bloomberg, ale chciałem zapytać, co się stanie na Ukrainie, jeśli te pociski nie będą dostępne, jeśli nie pojawią się w odpowiednim czasie. Widziałeś z pierwszej ręki, że może i Związek Radziecki już przeminął, ale Władimir Putin przypomina wielu z nas o tamtych czasach. Byłem w Afganistanie w latach 80., kiedy USA wspierały ruch oporu. Niewielu ludzi dawało antysowieckiemu ruchowi oporu szansę na pokonanie potężnego Związku Radzieckiego. Ale wiesz, oni to zrobili. Dziś większość ludzi zdaje się zakładać, że Rosja musi wygrać. Nie zgadzam się z tym. Byłem na linii frontu z ukraińskimi żołnierzami, zanim objąłem obecny urząd. Brak pocisków artyleryjskich oznacza, że ukraińscy żołnierze będą ginąć w większej liczbie niż powinni. Ponieważ oznaczałoby to, że starcie to będzie bezpośrednią walką piechoty. Żołnierz kontra żołnierz. Możemy ocalić życie, dostarczając te 155 pocisków. Mogą wygrać tę walkę Dawida z Goliatem, ale to sprowadza się do sprzętu, do tego zmierzasz? Rosja przegrała wojnę krymską. Rosja przegrała mniejszą wojnę z Japonią i Rosja przegrała zimną wojnę. Kiedy Ukraińcy walczą o istnienie swojego kraju, prezydent Putin nie uważa Ukrainy nawet za naród. Ukraińcy wiedzą, że jeżeli przegrają, zostaną deportowani, ich dzieci zostaną skradzione. Będą przedmiotem kulturowego ludobójstwa. Podczas gdy Rosjanie walczą z użyciem swoich więźniów i niechętnych poborowych, ale nie można walczyć gołymi rękami.
Zobowiązaliśmy się pomóc Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie wojny wygłosił historyczne przemówienie w Kijowie, mówiąc, że Ukraina będzie miała amerykańskie wsparcie bez względu na wszystko. Teraz jest czas, aby utrzymać kurs i dostarczyć broń. Panie ministrze, to obecny prezydent, prezydent Stanów Zjednoczonych, który wygłosił te uwagi, ale on równie dobrze może nie być już prezydentem w styczniu przyszłego roku. A my słyszeliśmy, co były prezydent, który może uzyskać drugą kadencję. Donald Trump powiedział o krajach NATO, takich jak Polska, sugerując, że te kraje nie płacą wystarczająco dużo pieniędzy, więc Rosja może zrobić, co tylko zechce z nimi. Czy postrzegałbyś Polskę jako mniej bezpieczną pod potencjalną drugą kadencją Trumpa? Nie będę się wtrącał do waszej polityki. Wydaje ponad 3% PKB na obronność. Artykuł 5 został jak dotąd przywołany tylko raz, po 11 września. Wszyscy się zjednoczyliśmy. Polska wysłała brygady do prowincji w Afganistanie i nie wysłaliśmy za to faktury do Waszyngtonu. Sojusz wojskowy to nie firma ochroniarska. Cóż, to brzmi sprawiedliwie, gdy patrzymy w przyszłość NATO, co może nadejść po wyborach lub przed wyborami w listopadzie. To jednak istnieje to ryzyko o bardzo możliwej szansie, że Kongres nie uchwali dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Czy USA powinny przed wyborami wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa, aby wesprzeć sprawę? Czy jest to coś, co Polska może poprzeć? Tak, bo agresor powinien zapłacić za konsekwencje i szkody. G7 powiedziało, że pieniądze nie zostaną odmrożone, dopóki Rosja nie zapłaci Ukrainie reparacji. Dyskusja może toczyć się tylko o to, czy Ukraina powinna dostać te pieniądze po wojnie, czy już teraz, kiedy bardziej ich potrzebuje. W odpowiedzi na twoje wcześniejsze pytanie, jeśli dodatek nie przejdzie, to sojusznicy USA będą rozczarowani pomysłem, że Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie pomóc, nawet gdy głównodowodzący chce pomóc. To będzie miało głębokie konsekwencje dla wszystkich amerykańskich sojuszy na całym świecie. Niektóre kraje zaczną się zabezpieczać, a inne będą rozważać rozwój swoich własnych programów broni nuklearnej. Dziękuję za Waszą dzisiejszą uwagę. Napiszcie proszę w komentarzach, co Wy myślicie o słowach naszego ministra. I do zobaczenia, bo o godzinie 15 na moim kanale czeka na Was naprawdę interesujący i wręcz wstrząsający reportaż. Pozdrawiam, Tomasz Bednarski. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co Ty proste, to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowie.